Witam Was w kolejnej części The Legend of Zelda Ocarina of Time. I dodatkowo mamy tu jeszcze jakieś szkielety, które oczywiście będą mnie atakować tutaj w nocy. O, właśnie te cwaniaki. Nie mogłem coś Was zaznaczyć, ale dobra, w końcu mogę. No chodź, spróbuj. I musimy poczekać te kilka chwil, aż ten oto most się opuści i będziemy mogli wejść do miasta Hyrule. I oczywiście oni będą próbowali mi tutaj przeszkodzić w dostaniu się tam. Bardzo niemiło, panowie, bardzo niemiło. Kim wy w ogóle jesteście? Tu serio mi się zamknęło przed oczami. Dosłownie. O, dwóch naraz. Pięknie, ale już widzę, że nadchodzi dzień. Całkiem szybko. Więc dobra, nie jest tak źle. Oddawaj serducho. Nieważne. W każdym razie brama otwarta. I w ogóle tutaj taki malutki trik. Można wejść na te oto łańcuchy. I skoczyć w bok. I dostajemy dodatkowe 20 rupii. Tak samo można to zrobić po drugiej stronie. I tak się dzieje zawsze. Zawsze muszę tutaj zdobyć dodatkowe rupie. Nawet dwie udało mi się tutaj zdobyć, bo tak naprawdę tutaj mamy 3 rupie. Więc dobra. Skoro się tutaj wzbogaciliśmy na nie wiadomo czym, to wchodzimy. No i jeszcze warto wejść do tego miejsca. Co ty powiesz? Chłopie, ale tu nudno. Wszystko byłoby bardziej ciekawe, gdyby na świecie byłoby więcej kłopotów. Hej, ale to tak między nami, dobra? Mniejsza z tym, a może potłuczemy kilka dzbanów? Stań obok dzbana i wciśnij A, by go podnieść. I znów A, by go rzucić. A ja wolę tak. Tak jest, myślę, że o wiele lepiej. Ale od tego momentu, gdy mamy 99 rupii, to za bardzo nie zdobędziemy więcej, więc może nie będę już tego rozbijać. I przy okazji tutaj mamy Skaltulę. Więc Ciebie w ogóle nie mogę za bardzo zaznaczyć namierzaniem Z, więc no niestety. Za to żeton już mogę. Co ciekawe. Jest dobra. Ile mamy skaltu? Powinienem mieć chyba 3. Znaczy, no 4 oczywiście. 4? Ano tak. Dobra, zgadza się. Więc zobaczmy, co mamy w środku naszego miasta. No, jak widać, jest dosyć pełne życia. Na to by wyglądało. No dobrze, więc może pogadajmy z mieszkańcami. Kim ty jesteś? Hej, twoje ubranie jest inne. Ty nie jesteś stąd, prawda? Och, ty jesteś z krzatem z lasu. Ja mam na imię Malon. Mój tata ma rancho Lonlon. Tatuś poszedł do zamku z dostawą mleka i jeszcze nie wrócił. Okej. I tutaj ogólnie mamy kilka miejsc, gdzie znajdują się różne minigry. Na przykład tutaj mamy strzelnicę. I coś czuję, że pewnie pójdzie mi przy niej dosyć ciężko. Tutaj mamy jakiś sklepik, tak mi się wydaje, z miksturkami. No, mamy właśnie aptekę. Ale nie ma tutaj za bardzo chyba nic przydatnego dla mnie. Tutaj mamy jeszcze sklep, gdzie mogę chyba kupić pewną tarczę. Właśnie mamy tam lepszą tarczę, jednak raczej nie będę jej kupować, bo i tak będziemy mogli ją zdobyć za darmo. Więc dobra. Ruszajmy może dalej. Bo w tamtym kierunku mamy właśnie zamek.
gdzie ma być księżniczka przeznaczenia, której właśnie poszukujemy. I do góry jest sowa. No i właśnie, chyba nas zagada, co ty sobie zrobiłaś z głową? Księżniczka jest w tym zamku, przed tobą. Uważaj, by nie zostać schwytanym przez strażę. Hu, hu, hu. Ojej. W tym miejscu czas płynie normalnie. Ale czas stoi w miejscu, gdy jesteś na ranczu Lonlon lub w mieście. Jeśli chcesz, by czas biegł normalnie, musisz wyjść z miasta. Cóż. No i w którą stronę teraz się wybierasz? Hu, hu. Mam powtórzyć to, co ci powiedziałem? Nie musisz. Hu. Mądry z ciebie dzieciak. Powodzenia. Hu, hu. Żegnaj, sowo. Ona będzie dużo gadać. Będzie nas tutaj zatrzymywać w naszej przygodzie. O, prawie na mnie spadłeś, co? Pająku, bredny. Ale właśnie, tutaj mamy kolejną złotą skaltulę. Czy będziesz taki miły i mnie przypuścisz, czy jednak nie do końca? A więc chcesz zobaczyć księżniczkę Zeldę, co? Zapewne usłyszałeś o niej w mieście i zdecydowałeś się z nią spotkać. Cóż... Do domu! Wynoś się stąd! Księżniczka nigdy nie przyjmie na audiencję kogoś takiego. Okej. To może ja tu wrócę jeszcze kiedyś? Kiedy indziej? Może znajdę jakieś fajne rzeczy pod kamieniami? O, mamy robaki, ale... Robaki na razie... są mi aktualnie zbędne, bo nie mam jak ich schwytać. Więc w takim razie może się cofniemy. No tutaj wstała Malon, ale no to wygląda, że gdzieś sobie już poszła. Więc może wejdę do tej strzelnicy. I spróbuję moich sił właśnie tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Chciałbyś zagrać w grę? Jedna kosztuje 20 rupii. Och, no dobra. Pożo! To gra dla dorosłych. Dla dorosłych powiadasz, ale ja chyba nie jestem dorosły. Słynna strzelnica Hyrule. Mierz w cele z tamtej platformy. Czy ustrzelisz 10 celów? Masz na to 15 strzałów. Wyciągaj swoją broń. Jesteś gotowy? Strzelaj dobrze. Powodzenia. No dobra. To nie powinno być dużym problemem, bo te rupie pojawiają się... O, już zepsułem. W każdym razie te rupie pojawiają się za każdą kolejką dosłownie tak samo. Dosłownie w tych samych miejscach. A, no dobra. Prawie. Cóż, dobra, dam ci zagrać jeden raz za darmo. Tym razem musi ci się udać. Tak, jeśli trafimy w 8 rupii, to możemy zagrać jeszcze raz za darmo. Więc to jest dobra wiadomość. Więc tak, one będą się, jak mówiłem, pojawiały dosłownie w tych samych miejscach. Więc nie powinno być problemu. Mam taką nadzieję, tylko że... Ach, nie mogłem tego za bardzo dobrze ustawić i znowu tutaj nie trafiłem. No cóż. Jest! Dobra. Wspaniale! Brawo! Cudownie! Oto fantastyczny prezent. I mamy większą torbę na nasze nasiona deku. Teraz możemy mieć ich 40. Właśnie do naszej procy. Więc bardzo miło. Wow, trochę to mi zajęło, szczerze mówiąc. I miałem całkiem sporo rupii całkiem niedawno. Wiecie co? Może pójdziemy do naszego pana strażnika i jednak trochę problemów zrobimy i porozbijamy te wazy. Czemu by nie? Będzie szczęśliwy.
Więc ruszajmy do niego. Przez te oto drzwi. Więc proszę bardzo. Pewnie teraz będziesz bardzo szczęśliwy, że nie jest tutaj aż tak bardzo nudno. Ciekawe, że nie chcesz mnie tutaj złapać czy coś. Czy będzie tego więcej? Jak na razie tylko takie oto zielone rupie. I żadnych innych. A wcześniej widziałem tu nawet niebieskie. No cóż, trudno. Cię mówi. Chyba nie ma za bardzo innych. No dobra. A w tych to w ogóle nic już nie było. W każdym razie, skoro tą malutką minigrę mamy z głowy, wydaje mi się, że innych minigier na razie jak na razie nie możemy zagrać. Więc ruszajmy w tą oto stronę. Ponownie i zobaczymy, czy uda nam się jakoś tam dostać. O, witaj. Co tutaj robisz? Idziesz do zamku Skrzacie? Czy mógłbyś poszukać mojego taty? Musiał pewnie zasnąć gdzieś w zamku. Zdarzało mu się to nieraz. Hi, hi, hi. A tak, jeśli go poszukasz, to dam ci to. Wysiadywałam to jajo bardzo ostrożnie. Hi, hi. Wysiadywałaś je. Okej, rozumiem. Masz dziwne jajo. Okej. Więc zobaczymy, do czego mi się przyda. Więc może... mogę to jakoś użyć, czy coś? No, to wygląda, że nie do końca. Więc dobra, no to wygląda, że tędy nie przejdziemy. Ale za to tutaj chyba mamy jakąś drogę. No i na to wygląda, że tędy mogę się wspiąć. Więc dobra, będziemy musieli się jakoś tutaj przekraść. A to co? A, mówisz mi, jaka jest godzina aktualnie? Okej, rozumiem cię. Ale na razie to nie ma żadnej innej funkcji. Później będzie można tutaj właśnie mieć dosyć inną funkcję, która może być przydatna. Ale jak na razie nie możemy z niej skorzystać. Więc dobra, jesteśmy za bramą. Ciężka sytuacja. Ale można się jakoś przekraść. Proszę bardzo, udało się. Bez wielkich problemów. Jesteśmy dalej. Jest dobrze. Możemy iść. Może uda nam się dojść jakoś do księżniczki Zeldy. Tędy nie przejdziemy. Więc może uda się tędy. Okej, można się tutaj bez problemów spiąć. Okej, tutaj kolejny taki kamień. Zobaczmy, która jest godzina. 22:20. Okej, jeśli tędy przejdziemy, to za bardzo... w jakiś sposób oni nas złapią, więc najlepiej przejść tutaj wodą. Mosty niestety jest tutaj nieopuszczony, więc tak normalnie nie wejdziemy już od razu do naszego zamku. I ten most w ogóle nigdy nie jest opuszczony, więc tak trochę smutno. No ale dobra. Tutaj gdzieś w pobliżu tego drzewa jest przejście do Złotej Skaltuli, jednak jak na razie nie mamy dostępu. O! No to wygląda, że on sobie tutaj śpi. Witamy, nasze rancho jest spa. Chodź, popatrz co. I co by tutaj z tą zrobić? O, patrz, kurczak wykluł się z jaja, które wysiadywałeś. A, wysiadywałem je, powiadasz. Może cię jakoś obudzi? Okej, co u licha? Nie można się chwilę zdrzemnąć? Pogadajmy. Cześć, a kimże ty jesteś? Tak, jestem Talon, właściciel rancha Lonlon. Poszedłem do zamku, by dostarczyć trochę mleka.
Usiadłem tu, by odpocząć, chyba zaspałem. Co? Malon mnie szuka? Teraz to ja muszę szybko ją znaleźć. Nieźle namieszałem, pozwalając, by na mnie czekała. Ona mi naprawdę da popalić. Okej! Biegnij! I to nam trochę dam trochę tutaj drogę otworzy dalej. Będziemy mogli przesunąć te skrzynie. No i tak, muszę bardziej przy nich stanąć, żeby je chwycić, tak jak to było w naszych podziemiach, w naszym drzewie deku. Więc dobra, przesuńmy tą oto skrzynkę. I jeszcze ta. Jeszcze oczywiście w tą stronę, żeby móc się jakoś tam do tej malutkiej dziurki przedostać. Która oczywiście będzie dla nas dosyć pomocna, żeby tutaj cokolwiek dalej zrobić. Więc jeszcze mamy to oto pudło. No, dalej Link. Uda ci się to przesunąć szybko. Okej. Jeszcze tutaj i będziemy mogli przejść. Jakoś się wkraniemy do tego zamku w końcu. Dotrzemy do naszej Zeldy. Ciekawe, czy będzie może tutaj sobie tak po prostu przejść. Tak bezpiecznie, bezproblemowo. A no tak. Czeka nas malutkie skradanko, na to by wyglądało. No dobra. Więc dobrze, że mnie tutaj nie widzisz. Mimo, że przez ten malutki żywopłot chyba można byłoby kogoś zobaczyć, ale to nieważne. Jak ty idziesz? Okej, idziesz naokoło, więc to jest dobra wiadomość dla mnie. Tylko ty mnie tutaj nie zauważ mnie tutaj. Można byłoby przejść. Okej. Tam nawet są rupie. Jednak, czy chce mi się po niej iść? Wydaje mi się, że bezpiecznie byłoby przejść tędy. Okej. Tutaj jest was dwóch. Okej, nie będziesz widział. Chyba. Może lepiej tutaj zostanę. I pójdę za tym panem, będzie bezpieczniej. Bo ten jest nieco w innej odległości niż tamten. I teraz będę mógł bardziej bezpiecznie przejść. Dobra, ruszajmy. No, mój drogi, dalej, ruszaj się. Nikogo tutaj nie ma, żadnych intruzów czy coś. Kolejni. Nie ma litości. Mnóstwo straży, która próbuje coś zrobić, ale raczej uda mi się przez to przekraść bezproblemowo. Jest was dwóch, co? Okej. Ruszajmy. Zatem. Na razie mnie chyba nie widzą. Chyba, że się jakoś odwróci, ale chyba nie. Chyba się nie odwróci, więc mogę spokojnie za nim iść, bezproblemowo. Tylko żeby oczywiście nie podchodzić do niego zbyt blisko, bo wtedy oczywiście mnie zauważy. Dobra, teraz się uda. Teraz się uda tutaj wejść i zobaczmy, co my tutaj mamy. O, chyba mamy Zeldę. Na to by wyglądało. Więc udało się nam do niej przedostać. Kto? Kim jesteś? Jak ominąłeś strażników? Och, a to co? Czy to... Duszek? Zatem ty jesteś? Czy jesteś z lasu? Czy nie masz przypadkiem duchowego kamienia lasu, co?
takiego zielonego i lśniącego kamyka? Czy masz go? No, mam go. Tak jak myślałam. Miałam sen. W tym śnie ciemne burzowe chmury nadciągnęły nad krainę Hyrule. Ale nagle promień światła wystrzelił z lasu i przebijając chmury rozjaśnił ziemię. Światło utworzyło kształt zielonego i lśniącego kamienia, przy którym był duszek. Wiem, iż jest to przepowiednia, że ktoś przyjdzie tu z lasu. Tak, myślę, że to możesz być ty. Och, przepraszam. Zaczęłam snuć swoją opowieść, a nawet należycie się nie przedstawiłam. Zelda, księżniczka Hyrule. Jak masz na imię? Link? Dziwne, brzmi całkiem znajomo. Dobrze, Link. Zdradzę ci sekret Świętego Królestwa, który był utrzymywany przez rodzinę królewską Hyrule. Proszę, nie zdradź nikomu tego sekretu. No dobrze. Legenda brzmi tak. Trzy boginie ukryły gdzieś na terenie Hyrule trójmoc, która zawiera moc bogów. Moc, która spełnia życzenie tego, kto trzyma trójmoc w rękach. Jeśli wypowie życzenie ktoś o dobrym sercu, wprowadzi Hyrule w złoty wiek dobrobytu. Jeśli zaś ktoś o złej woli spełni swe życzenie, świat zostanie pochłonięty przez zło, jak zostało przypowiedziane. Tak więc starożytni mędrcy utworzyli świątynię czasu, by chronić trójmoc przed złem. To prawda. Świątynia czasu jest przejściem z naszego świata do Świętego Królestwa. Ale wejście jest zablokowane przez kamienną ścianę zwaną Wrotami Czasu. Powiedziane jest, że można te wrota otworzyć trzema duchowymi kamieniami. Kolejną potrzebną rzeczą jest skarb, którego rodzina królewska strzegła przez cały czas. Okaryna czasu. Czy dobrze zrozumiałeś całą moją opowieść? Tak jest. Znakomicie. Zapomniałam o czymś. Właśnie podglądałam przez to okno. Inny element mojego snu, czarne chmury, sądzę, że symbolizowały tamtego właśnie człowieka. Chcesz na niego spojrzeć przez okno? No dobrze. O, to ten człowiek, o którym nam mówił... O którym nam mówiło Wielkie Czowodeku, czyli chyba nie jest dobrze. Widzisz człowieka o złych oczach? To jest Ganondorf, przywódca Gerudów. Przybyli z pustyni, która leży niedaleko na zachodzie. Choć przysięga być lojalnym wobec mojego ojca, ja wątpię w jego szczerość. Te ciemne chmury, które zakryły Hyrule w moim śnie, na pewno jego symbolizują. Oj. Co się stało? Zobaczył cię? Nie martw się. Nie ma pojęcia, co planujemy. Jeszcze nie. Tak. Mówiłam ojcu o moim śnie. Ale on, cóż, nie wierzy, że to przepowiednia. Ale wyczuwam złe intencje tego człowieka. To, czego chce Ganondorf, to nic innego jak trójmoc ze Świętego Królestwa. Musiał przybyć do Hyrule, by to zdobyć.
i chcę podbić Hyrule. Nie, cały świat też. Link, jesteśmy jedynymi, którzy mogą obronić Hyrule. Proszę. Nie wierzę ci. Nie no, dobra. Dziękuję. Ja boję się. Mam przeczucie, że ten człowiek chce zniszczyć Hyrule. On ma taką straszną moc. Ale na szczęście ty przybyłeś. Nie damy Ganondorfowi zabrać Trójmocy. Będę chroniła Okarynę Czasu ze wszystkich sił. On jej nie dostanie. Ty znajdź pozostałe dwa kamienie duchowe. Zdobądźmy Trójmoc, nim Ganondorf to zrobi, i pokonajmy go. Jeszcze jedno. Weź ten list. Na pewno ci się przyda. List Zeldy. Ten list podpisany jest przez księżniczkę Zeldę. Okej. Myślę, że takie coś może nam pomóc. Coś jeszcze powiesz? Moja opiekunka wyprowadzi cię z zamku. Nie bój się z nim rozmawiać. Opiekunka, powiadasz? No to wygląda, że to oto pani. Wow. Wygląda dosyć potężnie. Jestem Impa, jedna z Shihaków. Odpowiadam za ochronę księżniczki Zeldy. Jest dokładnie tak, jak przepowiedziała księżniczka. Jesteś dzielnym chłopcem. Wyruszysz na nową, wielką wyprawę, nieprawdaż? Moją rolą we śnie księżniczki było to, by nauczyła kogoś z lasu melodii. To starożytna melodia przekazywana w królewskiej rodzinie. Grałam tę pieśń jako kołysankę księżniczce Zeldzie, gdy była jeszcze malutka. W tych nutach tkwi tajemnicza moc. Teraz posłuchaj uważnie. No i dobrze, na naszej okarynie oczywiście będziemy mogli to zagrać. No i zagraliśmy kołysankę Zeldy. Ta magiczna moc, jak na to wygląda, że jednak jest, istnieje. Znasz kołysankę Zeldy. Jeśli znajdą cię zamkowi żołnierze, będą kłopoty. Pozwól, że wyprowadzę cię z zamku. No to dosyć ułatwia sprawę. Dzielny chłopcze, musimy chronić ten piękny kraj, Hyrule. Przyjrzyj się dobrze tamtej górze. To śmiertelna góra, dom Goronów. Posiadają oni duchowy kamień ognia. U podnóża śmiertelnej góry znajdziesz moją wioskę, Kakariko. Tam się urodziłam i dorastałam. Powinieneś porozmawiać z mieszkańcami tej wioski, nim wejdziesz na górę. Pięść, której się nauczyłam, ma jakąś tajemniczą moc. Tylko członkowie rodziny królewskiej mogą się jej nauczyć. Pamiętaj, pomoże ci ona udowodnić twoje powiązania z rodziną królewską. Księżniczka oczekuje na twój powrót do zamku z kamieniami. W porządku, liczymy na ciebie. O, okej. Znikła. I nie ma jej. No dobrze. Zanim ruszymy ogólnie do tej oto śmiertelnej góry, jest jeszcze Rancho Lonlon, które jest w tamtym miejscu, więc myślę, że też tam się udamy. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.